Jest 14 lutego 2019 roku. Wyszliśmy na romantyczny, walentynkowy spacer na jezioro Kisajno posłuchać pierwszych odgłosów wiosny. Te odgłosy słychać za nami. Tak rozmnaża się wojsko polskie, chyba ludowe znowu. Na 400 metrach za Giżyckiem ciągnie się ściśle tajna, piękna strzelnica wojskowa, w której lekka, niedoposażona piechota mająca być mięsem armatnim uprawia swoje walentynkowe wikimiki. Warto wspomnieć, że przede mną znajdują się wyspy będące rezerwatem ptactwa, ściśle chronionym. Nie wolno się zbliżyć do nich bardziej niż na 10 metrów. Jeżeli zbliżymy się, tam teraz są za mną wyspy. Bardziej niż na 10 metrów, to jesteśmy przestępcami i Straż Ochrony Środowiska rozstrzela nas z całą rodziną. Tam nas rozstrzela. Oni trenują właśnie to. Na wojnę to się nie nadaje, ale idealnie się nada na pacyfikację niezadowolonego z władzy ludu. I chyba o to chodzi. Wyszliśmy sobie sprawdzić, jakie są warunki lodowe, między innymi przy okazji. A warunki lodowe są takie, że schodzi śniegolód właśnie, jest plus 6 stopni. Schodzi sobie śniegolód, a spod śniegolodu wyłania się czarny lód, wiosenny. I jak widać, zaczyna się już mozaikowanie. I tak nas pani przyroda w tym roku pięknie obdarzyła, że jak na tym naszym pięknym, wspaniałym, cudownym, kochanym Kisajnie wziął się i zrobił lód, to zaraz napadał na niego śnieg, a jak zszedł śnieg, to te warunki do latania będą tylko kilka dni, bo na weekend, czyli na słaby koniec. To się dlatego nie przyjęło po polsku, bo weekend znaczy słaby koniec. Kto się przyzna w Polsce, to znaczy, że ma słaby koniec. No więc ów wspomniany weekend, bardzo możliwe, że będzie ostatnim nocnym weekendem na tym jeziorze, gdyż warstwa krystaliczna lodu to jest około tam 13-14 cm. Szpilkowanie już się zaczęło, a od jutra ma być tu przez parę dni 8 stopni na plusie. Więc może się okazać, że po weekendzie będą tu pływały łabędzie. Chyba że jakiś mróz będzie. Pozostawiamy was z tymi pięknymi odgłosami budzącej się wiosny i niech wam husarskie skrzydła rosną na plecach, a patriotyzm wzrasta. Cóż można robić lepszego w walentynki, niż chodzić po lodzie i zbierać śmieci z jeziora. Bo kochamy przyrodę oboje i w zdolności do tejże zbieramy śmieci po różnych wędkarzach podlodowych, a w zasadzie kłusownikach, bo wędkarz by śmieci nie zostawił. Tak samo jak wędkarz by nie zostawił niezabezpieczonej przerębli, którą wykuł. Zostawia takie przeręble wyłącznie kłusownik. Ale jakoś straży rybackiej na jeziorze nie widzę, a przerębli nieoznaczonych mnóstwo. Na szczęście nie są zbyt duże. Widać, że można jeździć na nartach wodnych. Bo na jeziorze jest woda. Wszędzie dookoła jest woda. Mamy taką ciekawą inwersję, że woda jest pod spodem. Zamarznięta woda, czyli lód po środku. I druga woda na lodzie. Więc jest woda sandwichowa, można powiedzieć. Lodu jest 18 cm ze śniegolodem. Czyli tą tuło warstwą
miętką powstałą z zamrożonego śniegu, co się roztopi. I on jest taki właśnie słaby, że się rozpada, ale jak jest pod wodą, to jest mu dobrze i się mu nic nie dzieje. Póki temu słońcu się nie zechce wyleźć zza tych chmurów, co one są, i tego ogrzać. A w zasadzie to ultrafiolecić i wtedy to się zaczyna rozpadać. No więc warunki wyglądają tak i przez kilka dni jeszcze tak powyglądają. Natomiast jeżeli zza chmuru wyglądnie słońce, to krótko będą tak wyglądały, gdyż pójdzie prawdopodobnie szybko szpilkowanie, bo już się powierzchniowo gdzieniegdzie zaczyna się, a wtedy z lodu zrobi jesień średniowiecza. Odgłosy wiosny. Tam. A tu po prawej rezerwat przyrody, ścisły ptactwa rezerwat. Kentrit verboten und wegwerfen paszołwon i tak dalej. A 200 metrów dalej słychać to, co słychać. Pięknie.